Cześć, tu Damian z kanału To Wszystko Wina Elfów. Dziś kontynuujemy cykl o mrocznych Eldarach. Zapraszam do wysłuchania. Informacje udostępnione przez Astronomikan. Kabały. Kabały są podstawowymi organizacjami w społeczeństwie mrocznych Eldarów. Darami od Azdrubela Wekta, które zastąpiły porządek ustanowiony przez domy szlacheckie. Kabały są często opisywane jako samorządne organizacje będące czymś pomiędzy gangiem, pirackim sojuszem i domem szlacheckim, co nie jest szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że właśnie z tych środowisk się one wywodzą. Chociaż większość archontów jest bardziej zainteresowana podrzynaniem sobie nawzajem gardę niż czymkolwiek innym, kabały nadal pozostają główną siłą militarną Komorak, pozostając przy tym czymś znacznie więcej. Ekonomia mrocznego miasta opiera się w dużej mierze na niewolnikach sprowadzonych w rajdach na galaktykę, a przyłączenie się do kabały jest dla wielu mieszkańców mrocznego miasta jedynym sposobem na przetrwanie. Organizacje te zajmują szczyty mroczno-eldarskiej hierarchii, definiując styl życia w Komorak i chroniąc go przed najróżniejszymi zagrożeniami, jeśli sami akurat jakiś nie powodują. Nawet najmniejsze kabały posiadają setki członków. Największe z kolei mają ich miliony. Zgubne wpływy tych straszliwych organizacji rozciągają się jak galaktyka długa i szeroka, wyrzynając i zniewalając gorsze rasy, najczęściej dla czystego prestiżu i przyjemności. Niezaprzeczalnie najpotężniejszą kabałą jest kabała Czarnego Serca, na czele której stoi najwyższy archont i władca mrocznego miasta, Azdrubal Wekt. Kult Wych. Kulty są organizacjami zrzeszającymi przede wszystkim wychy, chociaż wśród ich znaczących członków znajdują się również mistrzowie bestii i siepacze. Kulty wych są drugimi po kabałach, najbardziej prestiżowymi organizacjami w społeczeństwie mrocznych Eldarów. Ich członkinie są wspaniałymi gladiatorkami tworzącymi nadludzkie pokazy na arenach, którymi się opiekują. Każdy kult posiada dziesiątki tysięcy wyspecjalizowanych wojowniczek, które wypełniają noce w Komorak walkami tak krwawymi i pobudzającymi emocje, że mieszkańcy mrocznego miasta są w stanie dzięki nim się wyżywić. Kulty są zatem czymś więcej niż organizacją zrzeszającą morderców, dokonujących gorszących w swej wspaniałości aktów ku uciesze tłumów. Są czynnikiem stabilizującym Komorak i pozwalającym jego mieszkańcom przetrwać, bez potrzeby udawania się na ciągłe rajdy w stronę galaktyki. Chociaż oczywiście same wychy są więcej niż chętne, żeby brać udział w łupieniu galaktycznej przestrzeni. Najpotężniejszym kultem jest kult konfliktu, prowadzony przez Lelit Kesperax, koweny homunculusów. W podziemiach Komorak czają się koweny homunculusów, bractwa zrzeszające tych starożytnych alchemików i architektów tortur. Te istoty są tak skrzywione, że wielu sama świadomość ich istnienia potrafi doprowadzić do szaleństwa. Wzbudzający przerażenie u wszystkich istot są kluczem do przetrwania mrocznych Eldarów, gdyż jej przecząco naturze wiedza daje im władzę nad życiem i śmiercią. Jeden homunculus potrafi dokonać niesamowitych rzeczy, jednak całe organizacje mogą dokonać aktów równie imponujących, co przerażających. Koweny bardzo chętnie przyjmują różnorakie zlecenia, jednak potencjalny pracodawca powinien mieć się na baczności. Homunculusy zawsze domagają się zapłaty. Za najpotężniejszy kowen uchodzą prorocy ciała, prowadzeni przez największego homunculusa w historii, Uriena Rakarta.